Dzień dobry, witam was moje legendy. Siemaneczko, witam was w kolejnym... Nie tak. Jeszcze raz. Siemaneczko was moje legendy. Siemaneczko was moje legendy w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Jak pewnie sami wiecie, już w Google Play czy w Play Store jest aktualizacja do Pokémon Go. I proszę was bardzo, nie instalujcie jej, bo to jest najgorsze zło. Niby jest bug fixes, a tak naprawdę wydłużyli czas ładowania aplikacji, czyli to co było kiedyś, jest jeszcze gorzej. Bugi jakie były, takie są, nawet gorzej dalej jest. Więc zalecam wam w tej chwili wrócić do aktualizacji, do linku, który macie w opisie, do wersji 0.5.7.4, która jest najbardziej kompatybilna, najbardziej sprawna i w tej chwili ja z niej korzystam i jestem zadowolony niesamowicie. Te dwie ostatnie aktualizacje dają nam tylko i wyłącznie modernizację okienka właśnie naszej postaci, w sensie, że mamy te trzy przyciski, a nie mamy tej listy. Całe to jest wszystko. W 0.5.7.4 czapka Magikarpia jest, sprawdzałem. W tej chwili nie wiem, czy widzicie, nie, chyba nie widzicie. W każdym razie, czapka Magikarpia jest, wszystko działa jak należy. Shiny Magikarpie też są, bo to jest po stronie serwera. Więc wróćcie do wersji 0.5.7.4, jeśli nie chcecie się irytować, wkurzać. Bo to, co teraz odpieprzają taką hałę Niantic, szkoda gadać. To było tyle w szybkim traju. Do zobaczenia za chwilę, za jakieś 2 godziny, bo skończę robić odcinek właśnie z Rzeszowa, który nagrywałem wczoraj. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Także na teraz to było chwilę, efu na chwilę teraz. Kurde, te poranki są najgorsze. Także za chwilę się widzimy. I tyle.